Marta Tadla, kwartet Altravolta i Hurluknia to tegoroczni laureaci nagród prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury. Rozpoczynamy nowy sezon kulturalny w Chorzowie, ale też jest to pewne podsumowanie tego wszystkiego, co się działo w mieście, a było tego bardzo dużo i powiem szczerze, że bardzo bogata była ta oferta kulturalna. Ale niewątpliwie najważniejszym punktem dzisiejszego wieczoru jest wręczenie statuetki chłopca z łabędziem, tym właśnie największym artystą, z największym dorobkiem artystycznym. Różne dziedziny kultury, różne dziedziny sztuki były reprezentowane wśród tych, którzy byli nominowani, a trudno czasami porównywać ich pracę. Kur mieszany, lutnia proszę Państwa. 110 lat działalności, ale nie tylko sam wiek, ale również dorobek na przestrzeni tych wielu, wielu lat świadczy o tym, że ta statuetka musiała trafić w końcu w ręce dyrygenta i prezesa chóru. Nagroda jest dla całego chóru, to nie jest indywidualna nagroda dla mnie czy dla pana dyrygenta, to jest nagroda dla wszystkich chórzystów bez wyjątku. I wszyscy powinni się czuć bardzo, bardzo szczęśliwi i radośni, że taką nagrodę otrzymali. Pani Marta Tadla. Wspaniała aktorka, związana zarówno z teatrem rozrywki, jak i z innymi scenami, i która także potrafi łączyć profesjonalną karierę aktora z funkcją animatora. Kilka lat temu towarzyszyłam pani Jadwice Spyrze, jak z rąk pana prezydenta odbierała nagrodę w dziedzinie kultury dla zespołu Anteki. Pomyślałam sobie, że pięknie byłoby taką nagrodę mieć tylko dla siebie. I proszę bardzo, stało się. To jest kwartet smyczkowy obchodzący 20-lecie w tym roku. Altravolta. Znakomity kwartet, bardzo często koncertujący za granicą, nie uciekający jednakowoż od współpracy tutaj z lokalnymi instytucjami, mieszkańcami miasta. Radość, radość, zaskoczenie radości. Naprawdę cieszymy się, że to, co robimy przez lata, często w zaciszu jakiejś ćwiczeniówki, czy naszych mieszkań, czy pokoi hotelowych, że zostało zauważone i że to, co robimy, widocznie staje się odrobinkę może lepsze niż było 20 lat temu i sprawiamy radość słuchaczom, mamy nadzieję, coraz większą. Inaugurację Roku Kulturalnego uświetnił występ Marcina Wyrostka z zespołem. Odbyła się ostatnia sesja Rady Miasta przed przypadającymi w najbliższą niedzielę wyborami samorządowymi. Kadencja bardzo intensywna, gdzie przyjęliśmy ponad 1000 uchwał. Wydaliśmy na inwestycje ponad 380 milionów. Inwestycje, które były prowadzone i są w dalszym ciągu prowadzone w mieście, są widoczne dla mieszkańców. Czyli można powiedzieć, że kadencja bardzo pracowita i bardzo skuteczna. Była to kadencja ciekawa, zwłaszcza dla mnie, bo na początku koledzy powierzyli mi funkcję przewodniczącego. To były jakieś nowe doświadczenia. Starałem się organizować tą pracę Rady tak, żeby czasami godzić ogień z wodą, różne poglądy. Było też wiele, wiele fajnych działań na rzecz mieszkańców i takich dużych problemów dla całego miasta, ale też takich problemów indywidualnych osób, które zwracały się do mnie jako najpierw przewodniczącego, później już do radnego ze swoimi sprawami. Ta kadencja na pewno była bardzo intensywna, jeśli chodzi o pracę. Dużo inwestycji zostało zrealizowanych. Kwota, którą wydaliśmy, to jest 380 milionów złotych przez całe 4 lata, także radni mieli też co robić, nad czym myśleć, ale też trzeba przyznać, że ta współpraca między prezydentem i zarządem miasta, radnymi była naprawdę dobra. Nie było większych problemów, czasami trzeba było przekonywać radnych co do pewnych idei, pomysłów, ale myślę, że nie było to trudne i skomplikowane. Też często radni zgłaszali swoje pomysły, też zostały realizowane, zrealizowane można powiedzieć. Także wydaje mi się, że współpraca się podała bardzo dobrze. No i oby wszystkim dopisało szczęście w tych wyborach i znowu się spotkalibyśmy w następnej kadencji. Centrum Informacji Medycznej powstało w budynku należącym do Chorzowskiego Szpitala przy ulicy Strzelców Bytomskich.
Dziś otwieramy pierwsze na Śląsku Centrum Informacji Medycznej Stacjonarne, gdzie mieszkańcy Chorzowa będą mogli dowiedzieć się, po pierwsze, jakie są na przykład poradnie w Chorzowie, gdzie znaleźć szybko specjalistę, gdzie można wykonać jak najszybciej zabieg, który ma powodować, że będziemy szybciej zwracać do zdrowia, ale także będziemy informować o tym, jakie miasto realizuje programy polityki zdrowotnej, gdzie można bezpłatnie się zaszczepić, a także wszystko to, co pomaga nam być zdrowym i aktywnym. Z tego, co ja wiem, że to jest pierwsze centrum, wynikło z tego, że z analiz, że pacjenci mają problem z dostępem informacji. Mimo tego, że nasze strony internetowe funduszu są, działają, ale mają problem z dotarciem, gdzie tą usługę zrobić najszybciej. Tak mi się marzyło, że jest pacjent, mieszkaniec Chorzowa, który robi zakupy tutaj w sklepach, ma skierowanie do poradni endokrynologicznej, przy okazji widzi informację, może wejść, pani, która to obsługuje, wejdzie na stronę internetową funduszu, widzi, że poradnia endokrynologiczna najszybciej jest w Katowicach, w Chorzowie albo w Bytomiu, informuje ją, wydrukuje jej termin ewentualnie, adres, czyli chcemy pomóc tym pacjentom znaleźć się jak najszybciej w kolejce. Chorzów Miasto Kobiet to nazwa nowego projektu, który został zainaugurowany w kawiarni Kamienica. Jesteśmy przed debatą, dlatego mam nadzieję, że w trakcie debaty będą Panie mówić o tym, że Chorzów Miasto Kobiet to jest złe hasło. Liczymy na to, że będzie ono szło bardziej w kierunku Chorzów jest kobietą. Mężczyźni jakoś tak nie dostrzegają tutaj, że może jednak troszkę warto byłoby ustąpić miejsca kobietom, bo kobiety mają zupełnie inne spojrzenia na niektóre sprawy i czasami warto się ich zapytać. Chciałabym, żeby kobiety bardziej były bardziej przebojowe, uwierzyły we własne siły, są mądre, doświadczone, przebojowe powinny być, żeby nie bały się podejmować wyzwań, żeby uwierzyły we własne siły, że są niejednokrotnie lepsze od mężczyzn, a jak przychodzi do jakichś wyborów, czy do zgłoszenia się na jakieś stanowisko, to zawsze jednego kolegi wypychają, który niekoniecznie jest najlepszy. Zaprosiliśmy dzisiaj po pierwsze osoby, które na co dzień zarządzają dużymi instytucjami, są liderkami w swoich zakładach pracy. Zaprosiliśmy też wszystkie te kobiety, które chciały porozmawiać o tym, jak ten program ma wyglądać, bo nie sztuką jest napisanie go za kogoś, sztuką jest wysłuchać tego, czego kobiety tak naprawdę potrzebują w mieście i na tej podstawie skonstruować program, z którego one będą chętnie korzystać. 160 czujek dymu i tlenku węgla zainstalują chorzowscy strażacy. Proszę bardzo. W ramach naszej akcji wspólnie ze Strażą Pożarną przekazujemy czujki i montujemy je w mieszkaniach komunalnych. Pod nazwą Czujny Chorzów taką rozpoczęliśmy akcję zakupu tych czujek, wyposażenia budynków, przede wszystkim w zasobach PGM-u, ale też obiektów ważnych, czyli noclegowni, domów dziecka, domów dziennego pobytu. Sam koszt takiej instalacji, takich czujek jest relatywnie niewielki w stosunku do możliwości uratowania zdrowia czy życia. W latach poprzednich mieliśmy do czynienia nawet ze śmiercią z tego z tytułu zatrucia czadem, więc nie jest to rzecz, którą warto lekceważyć. Dziękuję. Brawo. Miejsce spotkań młodych sympatyków Ruchu Chorzów powstało przy ulicy Wolności. W pustym stanie tutaj zastaliśmy ten lokal. Było naprawdę dużo roboty. Odnowienie było całej elewacji tutaj wewnątrz ścian, malowania. Powstał ten ośrodek jako taka wizytówka kibiców Ruchu. Bardzo się cieszymy z tej inicjatywy. Ona już funkcjonuje od lat, natomiast jest pod auspicjami Polskiego Związku Piłki Nożnej. Kibice Razem w naszym ujęciu to są Kibice Razem Ruch Chorzów. Dzieciaki, które tutaj przychodzą, mogą po szkole super czas spędzać. Mamy PlayStation, mamy piłkarzyki tutaj, czy mogą sobie sylwetkę poprawiać na atlasie, troszeczkę poćwiczyć, to jest do tych starszych dzieci. Taka inicjatywa jak ta pozwala integrować środowisko, poprawia komunikację między klubem a kibicami, uczy pozytywnego kibicowania, bo to się przekłada też później na relacje biznesowe. Łatwiej nam, że tak powiem, promować pozytywne zachowania i też lepszą markę klubu, jakim jest niewątpliwie Ruch Chorzów.